Mateusz, debiut w lidze WSB za tobą. Przegrane, ale wrażenie pozostawiłeś bardzo dobre. Jak ty ocenisz tę walkę? Jak ocenię walkę? No, dużo ludzi, że walka była dobra. Dużo ludzi mówi, że walka właśnie była dobra. Moim zdaniem wyszedłem za bardzo spięty do tej walki. Dałem się oszukać przeciwnikowi. Może jakiś tam fajnych parę akcji zrobiłem, ale to zabrakło. Właśnie były te akcje, były te sierpowe, próbowałeś... No ale zabrakło, nie? Zabrakło, żeby wygrać walkę. A czy częściej, nie myślałeś, żeby częściej tutaj wchodzić w takie akcje w półdystansie? No mogłem właśnie dążyć do tego półdystansu bardziej. Tam trenerzy mi podpowiadali w ringu. Nie wiem, w trzeciej rundzie już mi nogi odjęło. Próbowałem do tego dążyć, głowa chciała, ale już nie wiem, nogi mi odmawiały i jakoś tak. Patrząc na wszystkie tutaj walki Polaków z Kubańczykami, wy byliście faktycznie na tym trochę spięci, Kubańczycy, ten luz, dobra kondycja, chyba to zaważyło. No Kubańczycy wyszli bardzo rozluźnieni, nie wiem, nie są u siebie, ale wyszli rozluźnieni. Są mistrzami świata i wyszli pewnie jako pewniaki. Nad czym teraz będziesz pracował? Teraz wiesz, jaki jest ten poziom mistrza świata? Wiesz, ile ci brakuje? Widzisz swoje braki? Jakie to są braki? Gdzie będziesz tutaj szczególną uwagę zwracał? No jest dużo braków, jest dużo szczegółów do poprawy, które razem z trenerem będziemy poprawiać dużo, dużo. Jeszcze obejrzę walkę, wszystkie te szczegóły wypatrzymy i będziemy poprawiać. Kolejna walka, kiedy i z kim będziesz walczył w lidze WSB? Kolejną walkę prawdopodobnie stoczę w styczniu, 18 stycznia, jeszcze nie wiem dokładnie, bo nie rozmawialiśmy na ten temat, z Rosjanami w Polsce. Wynik tej walki, jeszcze wracając do tej walki, troszkę taki wysoki, sędziowie dość wysoko niektórzy punktowali. No nie z wszystkimi można by się tutaj zgodzić, bo wrażenie było, że nie odstawałeś od rywala aż tak bardzo. No jak ty ocenisz decyzję sędziów? Jak ocenię? No nie wiem, jaka była punktacja. No, wiem, że przegrałem. 44, czyli nawet 10-8 przegrywałeś, tak? 10-8 przegrywałem, no. Czy czułeś się aż tak odstajesz od rywala? No, oszukał mnie, wiem, że mnie oszukał w walce. Więcej tych się zasypał mnie tymi lekkimi ciosami, nie? W walce mnie zasypał tymi ciosami i trafiał mi jakoś tam mocno, że odczułem to. Te ciosy nie były takie mocne, tylko faktycznie było ich dużo. Czy szybsza, większa praca nóg tutaj, nie wiem, czy trener Migaczew coś tutaj takiego podpowiadał? Grad ciosów mnie zasypał, a ja jakąś podwójną gardę robiłem, pochylałem się do przodu, nie wiem. Jakieś takie głupie błędy podstawowe robiłem. Dzięki wielkie i powodzenia w następnych walkach.